O kurwele. To jest ten stan, którego nie życzę nikomu. Kacek przejażdżka łodzią Charona po Styksie. Tyle, że nie kończymy w Hadesie, tylko wyrywamy staremu jebakowi stery, wrzucamy go przez burtę i robimy rejs po rzece umarłych. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam. Każdy ból lepiej brzmi, gdy dodamy do niego odrobinę mitologii. Zawsze należy przypomnieć sobie, który kretyn otworzył tę jedną ostatnią butelkę, która przeważyła szalę dobrej zabawy na rzecz pijackiej agonii. No, dawajcie szare komóreczki, dawajcie. Szokan dorosł! Rozbierz się, kurczak! Grzegasz, grzegasz, grzegasz! Każdy chociaż raz w życiu ma swoje Cats Vegas. Zawsze musi być chociaż jeden poległy żołnierz. Honor należy się tym, którzy przeżyli, jednak hołd oddajemy tym, którzy polegli. No i nic nie poprawia humoru bardziej niż widok innych, którzy cierpią bardziej niż my. Good. Good. Let the pain flows through you, my young apprentice. Zawsze mam najchujowsze wizje na kasu. Szkoda, że nigdy potem ich nie pamiętam. Scenariusz pisany cały na ostrym zgonie byłby doprawdy wybitny. No ale potem musiałbym zbierać od was SMS-y na przeszczep wątroby. Grzegorz cierpi na rzadką chorobę zwaną wczorajszym betonem. Jego wątroba jest w opłakanym stanie. Głównie przez samotne picie przed komputerem oraz liczne wypady na miasto z grupą innych degeneratów. Aby pomóc Grzegorzowi, wystarczy wysłać jednego SMS-a na numer 8847363850503211830409. Koszt jednego SMS-a to zaledwie 240 zł. Grzegorz potrzebuje nie tylko wątroby, ale i PlayStation 4. Pomagając Grzegorzowi, pomagacie sobie. Tak jakby. Kranowa to najgorsze dzieło współczesnego świata. Woda dostępna w ilości nieograniczonej. Raj dla każdego skacowanego człowieka. Jednak przewrotna ironia losu sprawiła, że tego gówna po prostu nie da się kurwa pić. Wierzę, że to sam Lucyfer po upadku z niebios wymyślił właśnie kranowę. Gdy grzeszymy zbyt dobrą zabawą, Lucyfer zlizuje cukier z naszych ust. Na pewno tak jest.
moja, umiłowana krystalicznie czysta księżniczko, padam do twych stóp i błagam o łzy twoje na języku cierpiącego. Zresztą co ja pierdolę, kurwa, pić! Czasami niestety w naszym kacowym zawirowaniu zapominamy jednak o przerażającej prawdzie. Najgorszym fakcie, który może nam się przydarzyć piątkowym popołudniem. Nic bowiem nie może być gorszego niż uświadomienie sobie, że ten dzień to wcale nie piątek. To nie cudowny dzień, który zwiastuje weekend i spokojny wypoczynek. Ten dzień to pierdolony poniedziałek.